center Nicky Molding, Daniel Hein, który jest takim plastrem. Myślę, że on tutaj może pilnować chociażby Kentela Woodsa albo Davida Logana. Jasmin Perkowicz, Chorwat bardzo doświadczony i Jekyll Foster, a więc taki troszkę obniżony. Jak? Narady, w ogóle ekipa prędkości. Z tego co widzimy, tam jednak Ruben Bumcie, a więc ten, który rozegrał ponad 40 meczów na parkietach NBA z numerem 44, to jednak on wyjdzie w pierwszej piątce. Także z tego względu, że to jest znajomy Kentela Woodsa z Portland Trail Blazers. Razem grali przez dwa sezony. Danny Ewing, dobra zasłona postawiona przez Chrisa Newka. To dlatego gdzieś tam został Daniel Hein, który, no tak jak mówimy, dzisiaj ma dużo obowiązków. To jest dla niego spore wyzwanie, nawet w meczach ligowych w tym sezonie w Niemczech grał niewiele. No i tak jak mówiłem, w roli skrajnego zadaniowca, tego tak zwanego stopera. No, za dużo miejsca troszkę daje Adam Chrycanik, z czego to świetne podanie. No, bardzo inteligentna akcja, prosta, Dragons, ale nigdy niespecjalnie długo. Grał za to zdecydowanie dłużej w lidze hiszpańskiej, ostatnio dwa sezony w Juventucie Badalona. Myślę, że to jest ciekawy nabytek i duże wzmocnienie dla zespołu Prokomu. Tak jest, w mistrzostwach Europy na poziomie 10 punktów, 6 zbiórek. Niemcy tam zakwalifikowali się do najlepszej 16. Teraz po zasłonie Jekyll Foster. To jest absolwent uczelni Ohio State. No i takiej, gdzie między innymi pracował z Perkowicz, tym razem nie przegrał tej sytuacji. Taki troszkę niemiecki Polak, jak mieliśmy okazję się przekonać w tej rozmowie przedmeczowej. Świetnie, teraz szybkie ręce Brazeltona. Wytrzymał tę sytuację. Gracz amerykański, Jekyll Foster, trafia. Imponuje mi Foster tym swoim opanowaniem, że nie popada w żadną histerię, jeżeli ma pozycję, jest bezpłędny. Dany Ewing, może dlatego nie udało się włożyć kwity do kosza z góry. Troszkę czytają obronę drużyny sopockiej, teraz gości, nic się nie udało wykreować, ale ten Jekyll Foster to jest gracz, którego podziwiamy, bo on podejmuje właściwie wyłącznie dobre decyzje, no może z jednym wyjątkiem. Myślę, że tutaj pod względem ofensywy, no to jest rzeczywiście morderca. To jest taki cichy morderca jak na razie, prawda? Teraz nowo wybrana piłka właśnie przez tego zawodnika. Akcja coast to coast. Super. I są też punkty. Nie musi prosić o przerwę na żądanie. W ostatnich niespełna 30 sekundach pierwszej połowy trener Tomasz Paczesas. Ale dobrze tutaj operował piłką w tym tłoku. Dobry fragment gry, jak i to uważam zarówno w poczynaniach ofensywnych, jak i w defensywie. No, niektórzy mówią, że Jan Henryk Jagla nie gra za tym defensorem. No, z tym, że grali bardzo długo, cierpliwie była pozycja i mocniejszy troszeczkę rzut. Tak, tak. No. Swoje zrobił, w obronie dał odpocząć. No, wraca Jekyll Foster. Niezastąpiona postać w ekipie gości, tym bardziej, że nie ma punkty w Mediolanie. 20, prawie 30 meczów, które dał mistrzostwo Polski Sopocianom, no ale mówimy, że Euroliga to jest troszkę inny świat, to jest ta najlepsza liga europejska. No i zespoły są przede wszystkim przygotowane. Kolejna świetna decyzja Jekyll Fostera, taki sytuacyjny rzut, ale jak? Był pod presją obrony z drugim zawodnikiem. Asseco powinno próbować teraz przechwycić piłkę, no jeżeli nie szybki faul. Będą faule taktyczne, tak jest. Ale teraz faulował Ty Brazelton. No a na linii rzutów wolnych Jekyll Foster. To też pokazuje, jak istotną postacią Jekyll jest w tej drużynie. Do niego najważniejsza piłka, bo w tej chwili to była najważniejsza piłka w tej akcji. Wydaje mi się, że tak. Z kamienną twarzą wykonuje te swoje obowiązki i to niesamowicie rzetelnie. No, ja myślę, o jego wartości świadczy też to, że trener Predrag Krunic wrócił do tego pomysłu, czyli sprowadzono go ponownie z ligi francuskiej. Piłka była w posiadaniu gości. No, parę sekund ledwie do zakończenia spotkania. Jeszcze Logan nie ma jednak punktów i ostatecznie mistrzowie Polski swoje pierwsze spotkanie w tym sezonie w Eurolidze z tymi noworyszami euroligowymi przegrywają 80-87. No i właśnie w tych ostatnich kilkudziesięciu sekundach było widać, że tutaj, jeżeli chodzi o organizację gry zespołowej, tego brakuje drużynie z Gdyni, bo tak naprawdę te sytuacje, które nawet w których oddawali rzuty za trzy punkty, to nie były sytuacje, które wynikały z planu gry. To były raczej indywidualne. Zbyt dużo właśnie tych indywidualnych akcji powodowało, że ten zespół nie mógł